Siemanko, WSB4, dzień maksymalnego wysiłku dla wyciskania na ławce. Zaczęliśmy od wyciskania w skosie dolnym. W tym ćwiczeniu dochodzimy do swojego maksa, ewentualnie do ciężaru, którym zrobimy od 3 do 5 powtórzeń. Tu zrobiłem 140 i po tej serii 160 zaliczyłem. Jak czuję się na siłach, to podchodzę do maksa, jak nie, to kończę na 3-5 powtórzeniach. Następnie zrobiliśmy wyciskanie hantli jako uzupełniające ćwiczenie i tutaj tak do 3 serii po 10-15 powtórzeń wystarczy, ma być pompujący. Czasami zamiast wyciskania robimy ciężkie rozpiętki. Po klacie było wyciskanie żołnierskie i tu inaczej robimy niż różne plany zakładają. Robimy to ciężej. Zaczynamy od 10 powtórzeń i dochodzimy do takiego ciężaru, którym zrobimy od 3 do 6 powtórzeń. Potem przeszliśmy do pleców. Dwa ćwiczenia na plecy. Zaczynamy od podciągania. 3 serie do 8 powtórzeń. No i jeżeli robisz więcej, dopierdol ciężaru. Jako drugie, wyjątkowo zamiast wiosłowania sztangą, zrobiliśmy na wyciągu dolnym 4 serie do 10 powtórzeń. I na koniec bis i tric w super serii. Tu mała zmiana, nie robimy oddzielnie tych partii ze względu na mnie. W tej opcji łapa masakrycznie się pompuje. Zrobiliśmy wyciskanie francuskie siedząc, a na biceps modlitewnik jednorącz. Jak komuś to nie wystarczy, może zrobić jeszcze triceps na wyciągu górnym, na przykład biceps jednorącz siedząc na ławce. No i to by było na tyle. Zachęcam do testowania tego planu. Może się wydawać dziwny na początku, ale jeżeli przelecicie te 4 dni, to uwierzcie, że wciąga nawet. Zajebisty jest ten plan. No i dobra. Powodzenia i pozdro! Dobra, starczy, lewej już nie. Pompa?